Cześć. 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 No i co? No i co teraz będzie? Już się patrzyła mi w oczy. No. A ty ładna jesteś. Zobaczcie, Madzia jest podobna do naszej Lusi. Takie same ma kolory. Taka szara jesteś. Może więcej masz troszeczkę brązowego, ale jesteś bardzo podobna do naszej staruszki Lusi. No. Będzie u nas jest od tygodnia. Postanowiłem taki prawdziwy filmik z tobą nagrać, bo na tym był nagrany tylko filmik przez ciocię Olę, jak chodzisz po podwórku. A nie było takiego mówionego filmiku, jeszcze nie było z tobą, tak? A teraz jest. Oj, ty bidulka jesteś. Widać, że Madzia jest taka smutna troszeczkę, zamknięta w sobie, ale nie jest jakaś tam, nie ucieka w każdym razie. No. Ale fajna jesteś. Fajny, przytulny z ciebie osiołek. Ten kantarek taki troszeczkę dziwny. Troszkę ci wisi tutaj nieładnie, ale... W sumie to tobie nie jest potrzebny kantar, bo ty w ogóle nie uciekasz, tylko przychodzisz, tak? Tutaj widzę, że się kopałaś z kimś, masz tutaj taką dziurkę, albo zahaczyłaś o coś. No, zobaczcie. Trochę młodsza chyba jesteś, co? Chyba troszkę młodsza jesteś od Dusi. Pewnie jest z 15 lat młodsza, albo 20 lat młodsza. Nie wiem, ile to ma 10 lat. Madzia troszeczkę chodzi tak sobie swoimi drogami. No, musisz się zaprzyjaźnić z osiołkami, wtedy będzie lepiej. Nie chodź tutaj sama, idź sobie do stada osiołków. Tam jest fajnie. No. Z osiołkami sobie pochodź troszeczkę, nie sama tutaj stoisz. A może to jest tak, że te osiołki w tym kolorze są takie bardziej samotnikami, bo Tosia, znaczy co ja mówię, Tosia. Tosia to jest taka kucka, ale mówię o Lusi. Lusia też sobie chodzi z własnymi drogami. Postawiliśmy ją tutaj do osiołków, to stała pod drzewem cały czas. I poszła teraz z powrotem na swoje ulubione podwórko. No, ale masz miękko. Ale masz miękko. No, pogoda paskudna jest dzisiaj akurat. Deszcz, wiatr, no. Ale masz się trochę ociemnić. Ma być ładniejsza pogoda znowu. Za parę dni. Raz dziękujemy tutaj z Madzią za pomoc, za to, że jest tutaj u nas, bezpieczna. No, na razie troszkę taka jest osowiała i chodzi sobie tak z boczku, ale upłynie trochę czasu i na pewno dołączy też do stada i będzie sobie chodziła z innymi osiołkami. Tak, Madziu? Będziesz chodziła z innymi osiołkami? Zobaczymy. Pozdrawiamy ze Starego Polesia. Cześć.